Mercedes-Benz Supersport Kurzbraker Roadster. Weźmy go, zobaczmy go. Czekaj, jakie malowanko by tu wybrać, bo ja czuję, że to będzie dobry samochód. Okej, okay. Bierzemy. To jest jakiś nowy Mercedes. On był już jakiś czas temu, chyba z miesiąc temu dodany, ale jakoś go nie patrzyłem. Bo co wbiliśmy, to albo były problemy z serwerami i tak dalej, i tak dalej. Opel Kadett obok Berola był? A, to nie zwróciłem uwagi, to pewnie jakiś stary. Ty, bo ja mam wrażenie, jakby grafika była gorsza. A może po prostu grałem za dużo w Metro. W Metro fajna grafika jest. Nie no, dobrze, jest, dobra. Ja bym te błotniki w ogóle wywalił. Nie no, dajmy sobie te progi, tak? Okej. Okay. Silniki. No dobra, najpierw posłuchamy zwykłego, standardowego brzmienia. Napęd na 4 można mu zrobić. Dobra, tu już byliśmy. Na drag gnoja. Zobaczymy, co się z nim... No, tu można z nim poszaleć. Ej, zróbmy go na drift, okej? Okay? Zróbmy go na drifta. Pewnie, że tak. Cyk. Offroad. To skrzydła są. No, on później otwiera nas skrzydła. Lecimy tam powyżej 200 i skrzydła otwiera, nie? Dawaj go na teren. To jest cyklop. Nie no, zrobimy go zaraz, spokojnie. Nie wiem, czy na tym standardowym silniku będzie driftował, ale na pewno powinien fajnie brzmieć. Jakoś tak inaczej, nie? Czy tym będziemy driftować? Oj, ciężko chyba. Nie brzmi jakoś imponująco, no. Tak. Zdecydowanie za mało mocy do driftu. Ale pojeździmy nim jeszcze trochę. Czekajcie, wezmę tą kamerę ze środka. No dobra. Podziwialiśmy go odrobinkę. Czas go zrobić na drift. No dobra, próbujemy. No łatwo nie jest, ale... Jaki tu? A faktycznie? Jezu, co to jest? Ktoś zwrócił na czacie uwagę. What? Widzicie to? Co to jest? Ja nie dziwię się, dlaczego on tak brzmi. Co to jest za wydech? Nie no, da radę na tym silniku. On nie jest najmocniejszy do tego samochodu. Z tych, co mamy dostępne, ale jest najciekawszy. V12 3-litrowa, czyli to takie... No, niezbyt... Czekaj, bo coś tu widzę, że jest chyba nie tak z tym autem. Spójrzmy na przednie koła. Błotniki są w jednym miejscu. Nie powinny się skręcać ze wszystkim? Z razem z kołem? Ale koło obciera tutaj, zobaczcie, o coś. Niedobrze. Nie no, spróbujmy coś tam podriftować. Myślę, że się da. Ciężko jest go ustawić bokiem. Bo jakby tej mocy jest może trochę za mało, ale powinno. O! Nawet nie przesterował, to ciekawe. No, nawet coś tam leci, nawet jakieś tam kąty można nim osiągać. A co myślicie o tym, o tej rurze takiej z tyłu? Moim zdaniem trochę słabo to wygląda, może usuniemy, co?
Nie, no jakoś nawet leci, nie jest źle. Trochę ciężko go kontrolować przy tym ślizgu, żeby tak płynnie wszystko szło. No ale może jakbym miał kierownicę. Właśnie, ja tak myślałem, że żeby ustawić cel donate'ów na jakąś kierownicę, ale wiecie co? Przy moich zasięgach myślę, że jestem w stanie napisać do jakiegoś producenta kierownic, żeby mi tą kierownicę po prostu przysłał i ja zrobię dla nich wtedy film i oni mi dadzą ją jakby za darmo. No ale prawdę mówiąc, już pisałem do paru producentów i żaden się nie odezwał z powrotem, więc pewnie mnie nie lubią czy coś. W każdym razie dzięki Lil Pump za piątkę. W każdym razie jak się nie uda załatwić tej kierownicy tak o, no to wtedy zrobimy cel donate'ów na kierownicę, ok? Zawsze będzie mi łatwiej wydać kasę na taki sprzęt. Co wy na to? Lucek Janusz biznesu. No. Ustaw w cel będzie łatwiej. No spoko, zobaczymy. Dobra, jeszcze trochę poszalejemy tym samochodem, ale wiecie co? Ja usunę tą klatkę bezpieczeństwa. Na kierownicę jak pazerny Januszy nie dadzą producenty. Nie no, powinni... Właśnie dziwne, że nikt się nie odezwał, nie? Mam taki jeden z chyba z większych w Polsce kanałów poświęconym... który jest poświęcony grom motoryzacyjnym. Tak myślę, jak myślicie? Czy to prawda? Także no powinni chyba raczej się skusić, żeby tutaj rzucić jakąś fajną kierownicą. A ja bym się może nauczył driftować w końcu. Byłoby to na pewno ciekawe. Tak dziwne to dla mnie jest trochę, nie? Spróbujemy z V10 podriftować, chociaż ta V12 była naprawdę spoko. Dobra. No i zrobiło się Lambo trochę z tego, co? Ciekawe, jak się zastanawiam, bo Largo mówił mi, że przejście tak spada na kierownicę, trzeba się przyzwyczaić powiedzmy jeden dzień i już w miarę to idzie jakoś na tej kierownicy. Ja kiedyś miałem kierownicę, miałem chyba Thrustmastera, ale to nie była taka kierownica, to była taka imitacja pada, wiecie? Ona była rozpoznawana w grze jako gamepad, a nie jako kierownica. I to była jakaś taka najtańsza kierownica, jaką można było sobie mieć, nie? No i ona była słaba. A właśnie taka typowa kierownica, że kierownica, która rzeczywiście jest rozpoznawalna w grze jako kierownica, to takiej nie miałem i nawet nie wiem, jakie to jest uczucie na niej sobie jeździć. Largo mówił, że to jest właśnie trudniejsze, no bo trudniej na takiej kierownicy na przykład się ścigać, dlatego że trzeba no dużo się nakręcić, nie, podczas jazdy. A padem to jak skręcasz, to możesz od tego zerowego skrętu do maksymalnego praktycznie jednym pociągnięciem palca sobie skręcić, nie? Także no zastanawiam się, jakby wyglądało takie przejście. I tak jak patrzę na tego Mercedesa, to myślę, że na kierownicy byłoby ciekawiej go opanować, bo tutaj on jest bardzo wrażliwy na skręt i na każdą pomyłkę i trzeba tą gałeczką tak delikatnie o milimetry dosłownie, żeby on nie wyszedł, albo nie przesterował, albo nie... albo żeby w ogóle go... Nie no, tutaj raczej nie ma problemu z tym, żeby wejść w drift, to wystarczy po prostu więcej gazu dodać i on już... ciężko nim w ogóle jeździć w linii prostej. Od tego trzeba zacząć. Nie? Mercedes, jak to się nazywa? Kurz... Bar... Roads... jakiś tam. Nawet nie będę próbował. W starym stylu. To jest jedno z tych aut DLC, które możemy mieć.